Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Чути, що йде бій. Ми вводимо воєнний стан. Jest cel rosyjski w tej wojnie, to jest to, żeby jak największym stopniu zniszczyć Ukrainę, jak największym stopniu utrudnić życie ludziom. Jeżeli Rosji uda się realizacja chociażby częściowa swoich planów wobec Ukrainy, to tak naprawdę zwiększy się jej skłonność i pokusa, żeby iść dalej. Putin sobie zdaje sprawę, że potencjalna przegrana w tej wojnie może go kosztować życie jego reżimu, ale także jego życie fizyczne w tym najgorszym dla niego scenariuszu. On the 15th of December, during the visit of an American delegation in Moscow, Russia presents two draft agreements, Russia with the USA and Russia with the NATO member states. The documents included the following requirements from the West: non-aggression and restraint from action which Russia deems harmful to its security, no further NATO expansion, the withdrawal of NATO troops stationed on the territories of new member states, including Poland, and also the installation of a buffer zone around Russia's borders. This would have spelled the end of Ukraine's dreams of integration with the West and the consolidation of Russian influence. But it would also have weakened NATO's eastern flank countries and limited America's military presence in Europe. Russia would thus achieve its security goals in Eastern Europe. 2 days later, the Russian Ministry of Foreign Affairs publishes information on the contents of the agreements. Co świadczyło o tym, poza ich treścią, że tak naprawdę Rosjanom nie chodziło o to, żeby cokolwiek negocjować. Chodziło o to, żeby publicznie przedstawić pewne ultimatum polityczne de facto, które nie będzie możliwe do przyjęcia przez stronę zachodnią, Amerykanów, także państwa NATO, które również po pewnym czasie na to krytycznie zareagowały. Ale chodziło o to, żeby stworzyć pretekst polityczny, który by tak naprawdę pokazał, że Rosja próbowała, szukała porozumienia, miała dobrą wolę polityczną, ale tak naprawdę tej dobrej woli zabrakło po drugiej stronie. No i cała tragedia, która się wydarzyła, spada odpowiedzialność za nią na stronę zachodnią. Treść tych dokumentów była tak sformułowana, że one były absolutnie nie do przyjęcia. Mimo tego strona natowska i strona amerykańska po odbytych wewnętrznych konsultacjach zdecydowały się na przedstawienie pewnych propozycji możliwości dalszych rozmów obejmujących pewien wycinek kwestii, czyli chodziło o zwłaszcza wyjście naprzeciw pewnym postulatom rosyjskim dotyczącym potencjalnie nierozmieszczania broni średniego zasięgu i krótszego zasięgu w sąsiedztwie Rosji oraz dyskutowania o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa, które by zwiększyły przejrzystość aktywności wojskowej. I to by zostało Rosji przedstawione i to było przedmiotem rozmów, które przez kilka tygodni, kolejnych w ciągu stycznia przede wszystkim, no do mniej więcej do połowy lutego toczyły się w ramach kontaktów na w zasadzie trzech forach, na dwustronnych kontaktach amerykańsko-rosyjskich, kontaktach pomiędzy NATO i Rosją i wreszcie na forum OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To były trzy fora, na których takie rozmowy z Rosją w zasadzie prawie do dni poprzedzających inwazję miały miejsce. On the 4th of February, the West's diplomatic overtures aimed at removing the threat of invasion are ongoing. And Putin heads to the opening of the Winter Olympics in Beijing, where he meets Xi Jinping. The communique published following that meeting contains two key messages. Pierwszy taki, że na poziomie ideologicznym rozumienia świata, tego jaką rolę odgrywa demokracja, jaką rolę odgrywają obce mocarstwa,
chodziło tu oczywiście o Stany Zjednoczone, w obalaniu reżimów autorytarnych tutaj Putin i Xi Jinping pokazali wprost, że są w jednym froncie, w wymiarze ideologicznym. Ale drugi element to był wymiar strategiczny, bo coś, co padło w tym komunikacie, czego nie słyszeliśmy praktycznie nigdy wcześniej, może z wyjątkiem grudniowych rozmów dwustronnych, tuż przed rozpoczęciem eskalacji, to było przyznanie, że dwa teatry wojenne, teatr azjatycki, wschodnioazjatycki, pacyficzny i ten europejski są ze sobą systemowo połączone. W tym komunikacie Chińczycy powiedzieli, że rozumieją i popierają rosyjskie obawy i żądania w odniesieniu do europejskiego bezpieczeństwa. Putin wówczas poparł chińską politykę wobec Tajwanu, chiński sprzeciw wobec różnych ugrupowań na Pacyfiku, w którym są zaangażowani Amerykanie. I myślę, że to zdefiniowało podejście Chińczyków do tej wojny. Potem oczywiście na poziomie dyplomatycznym tam prowadzona była pewna gra przekonania Zachodu do tego, że takiego poparcia nie ma. Z drugiej strony przekonywania Rosjan, że to poparcie jest. Równolegle chińscy dyplomaci jeździli do Europy czy Stanów, mówiąc, że są neutralni i popierają integralność terytorialną wszystkich państw, a w Moskwie mówili o tym, że popierają Władimira Putina jako tego, który przewodzi Rosji do tego, żeby Rosja odzyskała status mocarstwowy i że nikt Chin i Rosji przed tym nie powstrzyma. W domyśle chodziło o Amerykanów. On the 21st of February, Putin gives an address in which he declares the announcement of the independence of the so-called Donetsk and Luhansk republics. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Tensions over the self-proclaimed republics had been mounting for several days. On the 18th of February, their leadership called on part of the civilian population to evacuate to the Rostov Oblast in Russia. At the time, Piotr Żochowski wrote, "The actions taken by the DPR and LPR's authorities constitute a special operation planned by Russia, which could serve as grounds to officially grant them Russian military aid." Założenie było takie. W momencie, kiedy tak zwane DNR i LNR stawały się z punktu widzenia prawa rosyjskiego niepodległymi państwami, można było z nimi zawierać umowy dwustronne, międzynarodowe. I natychmiast po akcie uznania, wszystko to oczywiście było wcześniej przygotowane, łącznie z decyzją o inwazji oczywiście, która dużo wcześniej została najprawdopodobniej podjęta i to wszystko było elementem realizacji tego planu, podpisano takie umowy międzynarodowe, zawierające także klauzule bezpieczeństwa, klauzule dotyczące wspierania przez Rosję ochrony bezpieczeństwa zarówno Donieckiej, jak i Ługańskiej Republik Ludowych, zakładające możliwość udzielenia pomocy w razie zagrożenia bezpieczeństwa tych republik. I natychmiast oczywiście po podpisaniu, to się działo dosłownie w ciągu kilkudziesięciu godzin, natychmiast po podpisaniu tych uznaniu, podpisaniu porozumień dwustronnych, traktatów dwustronnych, porozumienia o bezpieczeństwie były tego elementem i natychmiast te republiki zwróciły się do Rosji z prośbą o udzielenie pomocy wojskowej w celu obrony ich bezpieczeństwa przed rzekomą agresją ze strony Ukrainy. I tym samym stało się pretekstem do ogłoszenia tak zwanej specjalnej operacji wojskowej przez Rosję, która miała na celu, to warto przypomnieć, ochronę ludności Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych przed agresją ze strony Ukrainy. Te przemówienia, które były wygłoszone no, formalnie w odstępie, o ile pamiętam, około dwóch dni, po pierwsze przemówienie Putina zapowiadające uznanie republik Donieckiej i Ługańskiej, a następnie przemówienie Putina o rozpoczęciu, ogłaszającej rozpoczęcie tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, czyli inwazji na Ukrainę, były nagrywane w tym samym czasie.
To znaczy, to było jedno nagranie, które zostało podzielone na dwie części, wyemitowane po prostu w odstępie tam kilkudziesięciu godzin od siebie. Wskazywały na to liczne okoliczności, nie tylko układ rzeczy, ale też wskazywano na pewne metadane, których nie ukryto i które jasno wskazywały, że te filmy po prostu były częścią tego samego nagrania. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. In the morning, the Russian armed forces begin the attack on military facilities across the entire territory of Ukraine. The Russian military, grouped in Russia and Belarus, begin an offensive on Ukraine's northern oblasts. They simultaneously strike from the occupied Donbass and from the south, from the Crimean Peninsula. In the first hours and days of the invasion, Russia's gains are rapid. Armia ukraińska co prawda jest przygotowana do oporu, ale nie jest jeszcze na tyle liczna, na tyle zmobilizowana, żeby skutecznie na wszystkich kierunkach się zorganizować i stawić opór. Rosjanie zachowują się tak, jak to ćwiczyli do wojny manewrowej, czyli jeżeli już wjechali na Ukrainę, no to parli do głównych miejsc, do głównych celów. To były przede wszystkim Kijów, Charków, główne miasta obwodowe na południu wschodzie i z Ukrainy, no i stolica. Jeżeli napotykali jakieś jednostki pododdziały ukraińskie po drodze, to nie wiązali się z nimi w ciężkie walki, tylko zostawiali pododdział, który miał je wiązać walką, natomiast reszta jechała dalej. Oni rozwinęli naprawdę duże tempo natarcia i tu pojawiły się oczywiście problemy, że nie zajmowali terenu, tylko po prostu parli do przodu. Oczywiście, że nie zajmowali terenu. Te wojska miały, to w pierwszych dniach to była wojna manewrowa i ona naprawdę Rosjanom szła. The Russians quickly reached the outskirts of Kyiv. Here though, problems emerge for them. Kreml liczył na to, że wprowadzenie wojsk spowoduje załamanie się systemu władzy na Ukrainie. Groźba otoczenia Kijowa, okrążenia Kijowa, zajęcia Kijowa zmusi rządzących do opuszczenia stolicy państwa i przeniesienia się ze względu bezpieczeństwa na przykład na zachodnią Ukrainę. Co było bardzo dużym sukcesem, takim symbolicznym, ponieważ dla Rosjan, dlatego że oczywiście Kijów był traktowany jako po pierwsze państwo, które współtworzyło rzekomo współczesną Rosję. I dlatego zdecydowali się uderzyć na Kijów. Chcieli przestraszyć Zełenskiego, zagrozić jemu innym politykom ukraińskim, po prostu zagrozić fizycznym niebezpieczeństwem utraty życia. I jak się okazało, to była już pierwsza oznaka, że coś nie idzie tak. To pierwsze, że Ukraińcy nie zareagowali tak, jakby chcieli Rosjanie. I przystąpili do bardzo skutecznej obrony na kierunku kijowskim. The stance taken by the Ukrainian government is of crucial significance. 2 days after the invasion, President Zelensky records one of his most important videos of the war. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Героям слава! Decyzja Zełenskiego, aby w Kijowie pozostać,
od samego początku zresztą, miała fundamentalne znaczenie dla wyniku tej wojny, szczególnie w pierwszym okresie. On był jeszcze przed wybuchem tej wojny skłaniany przez Amerykanów i przez inne państwa zachodnie do tego, żeby z Kijowa wyjechać, przynajmniej aby się przeniósł na zachodnią Ukrainę. On bardzo kategorycznie odmówił i to zresztą padło w jakimś tam potem jego przecieku z jego rozmów, kiedy on powiedział, że on potrzebuje amunicji, a nie podwózki. Więc to miało ogromne znaczenie na morale społeczeństwa ukraińskiego, no bo skoro najważniejszy polityk w tym kraju zdecydował się, żeby pozostać w stolicy, choć zbliżało się przecież oblężenie Kijowa przez wojska rosyjskie wówczas, no to to nie mogło nie mieć wpływu na postawę społeczeństwa obywatelskiego, która uznała, no skoro prezydent sam na szali postawił swoje życie, to jest razem z nami. But not only the president becomes a symbol of resistance. The exchange between the Russian warship and the Ukrainian outpost on Snake Island also becomes one. When they were called on to surrender, the Ukrainians responded with a single, memorable line. I na tym właśnie jednym zdaniu ukraińskiego żołnierza zbudowano potężny przekaz pokazujący wolę oporu Ukraińców, determinację, brak akceptacji czy brak strachu przed ugięciem się przed armią rosyjską oraz lekceważenie armii rosyjskiej. To jedno zdanie zbudowało, w mojej opinii, obraz tej wojny. Wszyscy zrozumieli, że Ukraińcy się nie poddadzą, że są zdeterminowani odeprzeć agresję rosyjską. Rosjanie nie mogli już potem tego odwrócić. Tego właśnie takiego wizerunkowego, trochę memowego zwycięstwa ukraińskiego. Koszulki, internet, zdjęcia, w różnych formach, to zdanie stało się kultowym zdaniem tej wojny. Ukraine's clear resistance also has a huge influence on how this conflict is perceived by the Western states. Przekonanie było takie, że Ukraina dosyć szybko upadnie, że rząd z Kijowa zostanie ewakuowany, dlatego też te propozycje kierowane w stosunku do ukraińskiego prezydenta. Tak się nie stało i Amerykanie dosyć szybko zrozumieli, że swoją strategię wobec Ukrainy potrzebują zmienić, w związku z czym zaczęli rozszerzać dostawy broni. Jeżeli chodzi o sojuszników europejskich, trwało to trochę dłużej. Ta realizacja, że jednak warto wspierać obronę Ukrainy i ukraińską armię, ponieważ jest ona w stanie się obronić przeciwko rosyjskiemu agresorowi. But the West's support was not only seen in military terms. The first days of the war also brought further sanctions packages, targeting the Russian economy and also pushing Western corporations to leave the country. European airspace also gradually closes to planes from Russia. The 28th of February sees the first attempts at peace talks between Russia and Ukraine in Belarus. The meeting lasts several hours, but does not produce a joint statement. To były delegacje na dość niskim szczeblu, zarówno ze strony ukraińskiej, jak i ze strony rosyjskiej. Ja mam wrażenie, że to były takie rozmowy sondażowe, znaczy na ile Rosjanie chcieli wysondować, na ile strona ukraińska jest gotowa do poważnych ustępstw. Strona ukraińska nie była gotowa do poważnych ustępstw, ani tak naprawdę do żadnych konkretnych ustępstw. Mówiono wtedy o tym, że Ukraina jest w stanie zrezygnować z aspiracji członkostwa w NATO, co jednocześnie bypassowała tym, że jednak Ukraina musi uzyskać gwarancje bezpieczeństwa, które de facto były podobne do tych, jakie daje 5 artykuł NATO. Negocjacje niczego nie przyniosły, a załamały się już zupełnie po tym, jak Rosjanie odeszli z północy Ukrainy, z północy obwodu kijowskiego, czernichowskiego,
dlatego że no po pierwsze to dało Ukraińcom więcej wiary w to, że można odeprzeć atak rosyjski. No, nie udało się wziąć Kijowa, co też było takim zastrzykiem energii i nadziei na to, że wojna nie jest przegrana, a przede wszystkim takim impulsem do tego, żeby nie iść na żadne ustępstwa, no było odkrycie tych koszmarnych zbrodni wojennych na terytoriach podkijowskich, w Buczy, w Borodziance, no, które tak naprawdę jakikolwiek kompromis z Rosją uczyniły no, bardzo kosztownym politycznie w każdym razie. On the 3rd of March, the Russians achieve a significant success. They take Kherson. This is the only oblast capital they have taken since the 24th of February. Kherson został zajęty dosyć szybko, co zresztą później stało się jednym z takich elementów już rozliczeń, które się rozpoczęły jakoś tam latem zeszłego roku na Ukrainie. Dlaczego ten południe Ukrainy zostało tak szybko oddane? Dlaczego wojska ukraińskie nie były przygotowane? Zresztą poleciały głowy, były dymisje, aresztowania, szczególnie w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. No i też od samego początku w pewnym sensie stał się symbolem oporu Ukraińców, dlatego że od samego początku codziennie, później w większych odstępach czasu zbierały się na centralnym placu Chersonia, zbierały się wielotysięczne demonstracje Ukraińców, którzy niezależnie od ilości techniki wojskowej na ulicach miasta no, demonstrowali swoje przywiązanie do Ukrainy, demonstrowali z flagami ukraińskimi, z banerami, że Cherson to Ukraina, Ukraina ponad wszystko, do domu, do domu, wojska rosyjskie, więc no, to z jednej strony tragedia, z drugiej strony też jeden z takich pierwszych symboli tego fantastycznego oporu Ukraińców wobec agresora. The Russians start to feel this resistance. Despite repeated attempts, they are unable to take Kyiv. There are multiple reports of Russian losses and of the logistics problems. For example, that tanks and combat vehicles were grinding to a halt due to a lack of fuel. The poor image of the Russian army in those days is compounded by reports of Russian soldiers committing wide-scale theft. The lack of military success was influenced by a series of factors. Pierwszą taką rzeczą to było niedocenienie stopnia determinacji Ukraińców. Rozpoznanie rosyjskie totalnie przestrzeliło. Drugą rzeczą to było niedocenienie stopnia zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Rosjanie przez długi czas nie mogli dojść do siebie, nie mogli dopuścić do głowy, że Amerykanie w czasie rzeczywistym na poziom taktyczny przesyłają Ukraińcom informacje. I ci Ukraińcy się wycofują spod ognia rosyjskiego, niby już takiego punktowego. Udaje im się uciec, udaje im się gdzieś skutecznie stworzyć linię obrony i zablokować tych Rosjan. Trzecia rzecz, taka negatywna po stronie rosyjskiej, to jest po prostu zlekceważenie przeciwnika. Jest jeszcze druga strona medalu. Jest to, że Ukraińcy bardzo szybko przystąpili do działań mobilizacyjnych. Mieli to przygotowane. Oni się wstrzymywali pod naciskiem tej mobilizacji w sposób widoczny, taki demonstracyjny nie przeprowadzali. Natomiast przeprowadzili ją bardzo szybko. W ciągu kilku dni już były znacząco zasilone szeregi, one miały bardzo dużo broni strzeleckiej. Jeżeli walka, czy rejonami walk już stały się przedmieścia jakichś dużych miast, tam już było gdzie walczyć, było gdzie się schować, nawet jeżeli Rosjanie dominowali, jeżeli chodzi o środki przełamania, broń pancerną, artylerię, to w takich warunkach Ukraińcy bardzo dobrze sobie już mogli radzić, organizując punkty oporu w oparciu już o zabudowania i z bronią lekką i wyrządzili dzięki temu Rosjanom naprawdę duże szkody. Rosjanie, w pewnym momencie to szczególnie było widać pod Kijowem, gromadzili w sumie coraz większe siły, ale też nie podjęli tej rękawicy. Nie zrobili tak, że jak Ukraińcy, że od razu postawili na wojnę, na obronę totalną. Rosjanie, no tak jakby, no niech to wojsko, które wjechało, niech sobie jakoś radzi. I to wojsko zaczęło, mówiąc kolokwialnie, tłuc łbem o ściany. Kolejne próby ataków przysparzały tylko i wyłącznie strat. The Russians decided to withdraw from Kyiv.
This is a major breakthrough in how the war is perceived by the general public in the West. Myślę, że taki mainstream, jeśli chodzi o postrzeganie tej wojny od samego początku, tenże mainstream mówił, Rosja tą wojnę wygra, to jest kwestia nie miesięcy, tylko to jest kwestia tygodni. No bo przecież armia rosyjska jest wielka, jest potężna, a Ukraina jest państwem skorumpowanym, słabym i nie mającym silnej armii. To się nagle zaczęło okazywać po pierwszych kilku tygodniach, że Rosja, mimo tego, że zajęła wtedy jeszcze duże części kraju, podeszła pod stolicę, potem musiała się spod tej stolicy wycofać. Okazało się, że siły ukraińskie wcale w rozsypkę nie poszły, że stawiają zdecydowany opór, że z zachodu zaczęła płynąć szerokim strumieniem broń. Także przecież wtedy wiosną pojechały polskie, ponad 200 polskich czołgów, co miało też kluczowe znaczenie w właśnie wypieraniu Rosjan z północy i północnego wschodu Ukrainy. Więc świat nagle zaczął rozumieć, że ta wojna wcale się nie musi skończyć w taki sposób, jak wszyscy myśleli, że się skończy. Może nie wszyscy, ale żeby większość uważało. Do tego doszły potem kolejne zwycięstwa ukraińskie. One się zaczęły od wyparcia Rosjan z przedmieści Kijowa. Potem do tego doszła Czernichowszczyzna, Charkowszczyzna, no i wreszcie już trochę później kolejne obszary. On the 3rd of April, the Ukrainians discover signs of horrific war crimes committed by the Russians in Bucha and Irpin. Wtedy Ukraińcy, myślę, zrozumieli, że to jest dla nich wojna egzystencjalna w takim bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu. To jest wojna o fizyczne być albo nie być dużej części narodu ukraińskiego, co myślę też zmieniło pewną percepcję, szczególnie na wschodzie i na południu Ukrainy, czyli w tych regionach, które jeszcze jakiś czas temu były, powiedzmy sobie, prorosyjskie. O ile ludzie z zachodu czy ze środkowej części państwa ukraińskiego tutaj złudzeń co do metod działania rosyjskich nigdy nie mieli, o tyle te właśnie ślady rosyjskich zbrodni odkrywane systematycznie, zresztą na kolejnych także wyzwalanych terenach, no to miało wielkie znaczenie na to, jak ta wojna była postrzegana przez społeczeństwo ukraińskie, a też oczywiście miało to znaczenie dla postawy Zachodu, bo to, że te zdjęcia potem trafiły do najważniejszych mediów na świecie, pokazało, jakimi instrumentami posługują się Rosjanie, i to też myślę o tym niedowiarkom, pewnie daleko nie wszystkim, a tym, którzy cały czas mają cały czas jakieś klapki różowe na oczach związane z działaniami Rosji, to myślę, że przynajmniej częściowo tutaj te iluzje obaliło. After successfully repulsing the Russians outside Kyiv, there was further good news for Ukraine. One example was the sinking of the Moskva cruiser on the 13th of April. This ship of the Black Sea Fleet had taken part in the attack against Georgia in 2008 and against Crimea in 2014. In 2022, one of its targets had been the famed Snake Island. During that attack, a Ukrainian soldier had clearly told it where to go. And finally, it sank. Ukraińcy początkowo nie przyznawali się bezpośrednio do zatopienia tego okrętu, no ale trudno było, chcąc ukryć prawdopodobnie, w jaki sposób on został zatopiony i jakim środkiem konkretnym, bo dotyczyło to, mogło ujawnić pewne szczegóły, jeśli chodzi o utrzymywane, bardziej wyrafinowane uzbrojenie przez Ukraińców, ale pokazało też pewną nonszalancję dowództwa rosyjskiego. Duży okręt wypłynął, czując się zupełnie bezpiecznie, na Morze Czarne i w pewnym momencie trafia go rakieta przeciwokrętowa, a jak widać, sama jednostka nie była przygotowana do nawet odparcia tego ataku. To był duży cios, bo to był okręt flagowy floty czarnomorskiej. To był duży cios oczywiście wizerunkowy, ale też pokazujący, że wszechmocna flota czarnomorska nie jest bezpieczna na akwenie, który ma kontrolować. To był duży sukces ukraiński, ale też wydarzenie, które po raz kolejny postawiło na porządku dziennym pytanie właściwie, w jakiej kondycji jest armia rosyjska. Rzekomo świetnie zmodernizowana, rozwinięta, posiadająca bardzo nowoczesny sprzęt, a tutaj, i to jeszcze w tak kluczowym miejscu, które jest bardzo ważne dla prestiżu Rosji, to jest okupowany Krym, to jest baza morska w Sewastopolu, to nie okręt flagowy floty czarnomorskiej. To wydarzenie było elementem, który pomagał
zakwestionować taką hura propagandę rosyjską, że armia jest świetna i może bezpiecznie i skutecznie działać. On the 20th of May, the defenders of Azovstal surrender. From the beginning of the war, there had been fierce fighting for the city of Mariupol. The Russians bombard the city with no regard for civilian losses. They bombed a theater where children were sheltering. The city is horribly damaged. At the beginning of April, the city council reports that as much as 90% of the infrastructure may have been destroyed. Satellite imagery reveals mass graves. In the final weeks, soldiers grouped in the Azovstal steelworks are the only ones holding out. Among them, the Azov Regiment. Civilians are also sheltering in the grounds of the works. The defense becomes increasingly hopeless. Finally, the decision is made to surrender. W pewnym momencie doszło do sytuacji, kiedy trzeba było zdecydować, co dalej, dlatego że dalszy opór okazywał się z militarnego punktu widzenia bezcelowy. Znaczy, ukraińscy żołnierze mogli dalej heroicznie ginąć, natomiast to by nie zmieniło sytuacji na froncie. Została podjęta decyzja o tym, żeby ewakuować żołnierzy i pułku Azow, i piechoty morskiej. To się wydarzyło, było w to zaangażowanych, były negocjacje ukraińsko-rosyjskie, był w to zaangażowany ONZ, prezydent Turcji, więc w końcu do tej ewakuacji w maju doszło. Natomiast los tych żołnierzy był ciężki, dlatego że część z nich została prawdopodobnie zamordowana wskutek ataku na obóz w Oleniwce. To jest ponad 50 żołnierzy. Część z nich udało się wymienić we wrześniu. Był tak zwany wielka wymiana jeńców i ponad 100 udało się wymienić na obrońców Azowstali, dlatego że w sumie to było ponad 200 żołnierzy wtedy wymienionych, natomiast udało się wymienić na Wiktora Medvedczuka, głównego prorosyjskiego polityka na Ukrainie, który był w kwietniu aresztowany. Natomiast w tym kierownictwo, to znaczy głównych dowódców, Wolynę, Palamara i innych. I oni zostali przetransportowani do Turcji i prawdopodobnie tam nadal przebywają. Taki był warunek tego dealu, że nie mogą wrócić na Ukrainę. Natomiast w dalszym ciągu spora część obrońców Azowstali przebywa na terytorium Rosji. On the 1st of June, America decides to send Ukraine the HIMARS artillery rocket system. Było to pewne przekroczenie czerwonej linii, rozszerzenie dotychczasowej strategii Zachodu odnośnie wysyłania broni na Ukrainę. Ta strategia polegała na tym, że w początkach wojny, czy nawet jeszcze przed jej rozpoczęciem, Zachód wysyłał przede wszystkim lekką broń na Ukrainę. To były zestawy, przenośne zestawy obrony przeciwpancernej, obrony przeciwlotniczej, amunicji. Państwa wschodniej flanki wysyłały na Ukrainę sprzęt posowiecki, ale państwa zachodnie, Stany Zjednoczone, państwa Europy Zachodniej były dosyć, czy wstrzymywały się z dostawami jakościowo lepszego uzbrojenia dla Ukrainy. I dopiero w kolejnych miesiącach wojny, i tutaj ten czerwiec i dostawy HIMARS-ów są tego przykładem, stopniowo zaczęły być rozszerzane te granice, co Ukrainie Zachód chce dostarczyć, w jakich ilościach chce dostarczyć. I ostatnio mieliśmy dyskusję o dostawach czołgów na Ukrainie, zachodniej produkcji. I to jest jakby kolejna z tych czerwonych linii, które Zachód i samoograniczeń, które Zachód sam na siebie nałożył, a teraz je stopniowo przekracza i rozszerza. Kolejną taką dyskusją, która nas zapewne czeka, będą debaty o dostawie samolotów myśliwskich dla Ukrainy, czyli przykładowo F-16. Administracja Bidena od początku wojny była dosyć ostrożna w
rozszerzaniu dostaw militarnych na Ukrainę. Miała takie dwa filary tej strategii wobec tej wojny, wobec reagowania na rosyjską inwazję. To był ten filar ekonomiczny i dążenie do nakładania sankcji na Rosję, gospodarczych, finansowych, personalnych i innych. A drugi filar to dostawy broni, które to były rozszerzane w przeciągu ostatnich miesięcy, ostatniego roku. Jednak z tyłu głowy administracja Bidena kierowała się tym taką obawą przed eskalacją tej wojny, obawą przed wykorzystaniem przez Rosjan broni atomowej w tej wojnie, na które to wykorzystanie Amerykanie musieliby jakoś odpowiedzieć i Amerykanie uznawali, że nie ma dobrych opcji takiej odpowiedzi. Każda z nich mogłaby doprowadzić do eskalacji tego konfliktu, do przekształcenia go w wojnę NATO-Rosja i takimi obawami, czy takie obawy powodowały samoograniczanie się Amerykanów, ale również Europy Zachodniej, ale z czasem te samoograniczenia były też pokonywane. It had long been held that a direct attack on Russian-occupied Crimea would be one of the red lines which Americans would not want to be crossed. On the 9th of August, this red line is crossed. Russia's Saki air base in Crimea's Novofedorivka is on fire following an attack by Ukrainian missiles. Panic breaks out among the Russians in Crimea. Problem polityczny i problem wizerunkowy dla strony rosyjskiej był taki, że po pierwsze strona rosyjska nie była w stanie zapobiec, czyli w sposób skuteczny Ukraińcy dokonali ataków. Co więcej, zaczęły się powtarzać ataki na bazy rosyjskie prowadzące do zniszczeń, więc obraz Rosjan, którzy widzą dym pożarów z rakiet ukraińskich czy z ataków dronów ukraińskich, w panice zaczynają uciekać z plaż na Krymie, to te zdjęcia wszyscy widzieliśmy, no, były potężnym ciosem propagandowym dla strony rosyjskiej. No bo co one pokazywały? One pokazywały po prostu, że Rosja nie może czuć się bezpieczna na własnym terytorium, na terytorium, które uważa za własne, a które oczywiście poza nią nie jest za taki uważany. I że tak naprawdę obiekty strategiczne, które były uważane za pilnie strzeżone, skutecznie strzeżone, będące poza zasięgiem ukraińskim, co warto podkreślić, z względów jakby wojskowych, okazały się być bezpośrednio zagrożone. At the end of the summer, there are increasing rumors of a Ukrainian counterattack. Two scenarios are spoken of. Recapturing Kherson, the only oblast capital which Russia had taken, and pushing towards Mariupol and Melitopol to cut off Russia's land link between Crimea and Donbass. However, it turns out differently. On the 6th of September, Ukraine strikes where Russia does not suspect, in the Kharkiv region. Z okolic Charkowa Rosjanie sami zwinęli oblężenie Charkowa, właśnie oszczędzając siły, kierując je gdzie indziej. Wycofali się i właściwie na Charkowszczyźnie, na tym wąskim pasie wschodniej Charkowszczyzny zostawili siły, które no, miały no, jedną linię słabo urzutowanej obrony. Była jakaś rozgwardia, to była właśnie milicja ludowa ługańska. I mówiąc tak z wojskowego punktu widzenia, niedostatecznie zabezpieczyli i przygotowali linię obrony. I Ukraińcy wjechali w to jak w masło. Po prostu przełamali, w dwóch miejscach przełamali pierwszą linię obrony i w momencie, kiedy przełamali tą pierwszą linię obrony, to dalej była pustka i przez dwa dni było widać po ruchach wojsk, że Rosjanie się zastanawiają, co dalej, czy stawiać opór, po prostu spowalniać ten ruch, czy się wycofać. Podjęli rozsądną z wojskowego punktu widzenia decyzję. Czyli dobrze, niech już sobie wjeżdżają, wycofujemy się. Tylko że po tym wycofaniu wyszło wreszcie coś, co pokazało, że nie tylko samym wycofywaniem Rosjan triumfuje żołnierz ukraiński. Ponieważ Rosjanie początkowo wycofali się na linię rzeki Oską,
czyli zostawiając sobie jeszcze tam jakiś pasek Charkowszczyzny i próbowali utrzymać kontrolę nad, można powiedzieć, takim trójkątem łączącym trzy obwody: charkowski, doniecki i ługański, które tam symbolicznym miejscem, takim punktem węzłowym był Łyman w obwodzie donieckim. I to miasto Łyman już, można powiedzieć, że to było około parę tygodni po zajęciu Charkowszczyzny, po wycofaniu się stamtąd resztek wojsk rosyjskich, pozostały właściwie tylko fragmenty, tam 25 bodajże miejscowości na Charkowszczyźnie jeszcze cały czas pozostaje pod kontrolą rosyjską na północny wschód od Kupiańska. Natomiast wojska ukraińskie już później weszły, podbudowane oczywiście. Dla nich to był niesamowity sukces. I też działania już na poziomie, można powiedzieć, tej mniejszej skali operacji były przeprowadzone ukraińskie bardzo mądrze. To jest nie tylko, że oni parli na ten Łyman, ale dokonali bardzo takiego, no można powiedzieć, precyzyjnego oskrzydlenia. W pewnym momencie Rosjanie się po prostu nie tyle, że podjęli decyzję, że wychodzimy, tylko po prostu musieli uciekać. The failure in Ukraine also affects Putin's position on the international stage. On the 15th of September, at the summit in Samarkand, Putin meets Xi Jinping. Xi had earlier visited Kazakhstan and given his support for the policies of President Tokayev. Kontekst był bardzo specyficzny, bo zarówno Kazachowie, jak i widać Chińczycy obawiali się trochę tego, że ta agresywna polityka rosyjska, imperialna polityka, którą rozbudziła rosyjska propaganda, to jest czynnik ryzyka, tak dla mieszkańców Azji Centralnej, jak i dla samych Chińczyków. I w pewien sposób Xi Jinping wysłał Putinowi dosyć jasny przekaz. W wymiarze europejskim popieramy was. W wymiarze konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi trzymamy wasze plecy. Ale nie próbujcie wskrzeszać Związku Radzieckiego na terenie Azji Centralnej. Tam nasz układ był stabilny. Przecież kilka miesięcy wcześniej w Kazachstanie to Putin podtrzymywał władzę Tokajewa. Potem dopiero się z nim skonfliktował. Chińczycy jasno dawali znać, że stary układ był stabilny i nie chcą tego zmieniać. Znaczące było też spotkanie Xi Jinpinga z Władimirem Putinem kilka dni później w Samarkandzie. Bo tam mowa ciała, która zresztą pokazywała, że pozycja Putina ze wszystkimi partnerami znacznie osłabła, ale też sposób dialogu pokazywał, że w jakiś sposób Chińczycy też starają się pokazywać, kto w tej relacji zyskuje na znaczeniu. Wówczas padły te znaczące słowa z ust samego Putina. Po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, że Chińczycy mają jakieś zastrzeżenia co do rosyjskiej polityki i tam Putin obiecał poprawę. To bardzo ważne, bo pokazuje, jak te relacje się ustawiały. Chińczycy cały czas wysyłali sygnały poparcia do Moskwy, cały czas próbowali przekonać Zachód, że nic się nie dzieje, ale jednocześnie dawali sygnały: Kazachstan nie, no i trzymajcie się pewnych generalnych linii, które wyznaczyliśmy. And it is in Samarkand that Putin is symbolically humiliated. Putin had previously been famed for arriving late to meetings in order to demonstrate his superiority. This time, it was he who was forced to wait for the president of Kyrgyzstan. On the 21st of September, Putin announces the so-called partial mobilization in Russia of 300,000 reserves. It has one objective. Powstrzymanie klęski. Tak bym powiedział w skrócie. W pewnym momencie doszło do paradoksalnej sytuacji, kiedy latem 2022 roku Ukraińcy zakończyli mobilizację, rozwijając do pełnych, można powiedzieć, etatów. Część to było oczywiście na tyle papierowe, ponieważ nie mieli już wyposażenia, broni ciężkiego uzbrojenia dla tych jednostek, ale bądź co bądź sformowali, zmobilizowali, rozwinęli siły zbrojne do 700 tysięcy żołnierzy, a wraz z pozostałymi formacjami stricte wojskowymi, no na zachodzie to już praktycznie takich nie ma, ale to jest jeszcze, to była ta kultura wschodnia, to razem z wojskami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli Gwardią Narodową i Służbą Pograniczną, która nam się kojarzy z
ze służbą o charakterze policyjnym, natomiast tam to są klasyczne pododdziały lekkiej piechoty, można powiedzieć, z moździerzami, nawet z artylerią, czasami są jakieś pododdziały artylerii w służbie granicznej ukraińskiej. I razem to dawało 1 000 000 żołnierzy. Ukraińcy mieli 1 000 000 żołnierzy wobec około 250 000 sił agresora zaangażowanych na Ukrainie. To jest rzecz kuriozalna. To z jednej strony wskazywało na to, że Rosjanie to też, można powiedzieć, że totalne fiasko ich rozpoznania, ponieważ takie sytuacje się zdarzały, że strona atakująca była liczebnie dużo słabsza od strony atakowanej, ale to było w wykonaniu armii kolonialnych. Natomiast tu Rosjanie mieli do czynienia, można powiedzieć, z równorzędnym przeciwnikiem. Też z regularną armią, systematycznie dozbrojaną, na pewno dysponującą w danym momencie dużo słabszym lotnictwem, dużo słabszą artylerią, mniejszą siłą ognia, mniejszą ilością wozów bojowych, ale jednak regularną armią, która stawiała im opór dosyć skutecznie i w pewnym momencie można było powiedzieć, co zresztą było widać po walkach, że albo osiąga się sukcesy, ponosząc niesamowite jakieś straty, albo trzeba trochę zmienić charakter operacji i jednak przynajmniej częściowo zmobilizować i wysłać tam więcej wojska, żeby po prostu nie przegrać. However, the political cost of this decision was significant. Wbrew twierdzeniom rosyjskiej propagandy, która w dalszym ciągu utrzymuje, że jest to specjalna operacja wojskowa, taka terminologia jest używana, przeprowadzenie mobilizacji oznacza parę rzeczy bardzo poważnych. Oznacza po pierwsze przyznanie się do fiaska operacji w dotychczasowym jej kształcie. A pamiętajmy, że propaganda rosyjska bardzo usiłowała na scenie wewnątrzrosyjskiej stworzyć wrażenie, że to jest chirurgiczna, wojskowa, krótka operacja, która ma za zadanie osiągnięcie tych zadeklarowanych celów politycznych, czyli tak naprawdę ochrona ludności Donbasu oraz demilitaryzacja Ukrainy, jakby to było oficjalny cel, doprowadzenie do sytuacji, w której Ukraina przestanie zagrażać Rosji, no taka była oficjalna propaganda, czyli takie przymuszenie do pokoju i właściwego zachowania, że ta operacja poniosła fiasko, że trzeba po prostu uciec się do nadzwyczajnych działań, aby te cele osiągnąć, czyli po prostu nie da się już powiedzieć, że to jest ograniczona i czasowo, i jeśli chodzi o użycie sił operacja. To jest po pierwsze. Po drugie, to oznacza, co się z tym wiąże, przyznanie się do tego, że mamy do czynienia z prawdziwą wojną. Prawdziwą wojną, czego bardzo propaganda rosyjska unikała. Dla nich użycie słowa wojna było tabu. Jeżeli ktoś mówił o wojnie, podpadał pod paragraf przepisów o dyskredytacji sił zbrojnych. Osoby były skazywane z tego paragrafu za samo użycie terminu wojna w odniesieniu na ten konflikt. Bardzo się starano. Dlatego wszyscy ci, którzy publicznie jakby w Rosji funkcjonowali, media chociażby, także tak zwane niezależne, wystrzegały się użycia tego terminu, bo to było karalne. I teraz ogłoszenie mobilizacji jest nieformalnym, ale faktycznym przyznaniem się, że mamy do czynienia z wojną. Wbrew całej tej starannie forsowanej linii propagandowej. No i wreszcie trzecia rzecz, chyba najważniejsza tak naprawdę, to oznacza, że wojna dotyka przeciętnych Rosjan. Bardzo się Kreml tego obawiał. Nie był pewien tak naprawdę do końca, jaka będzie reakcja społeczna na to. Założenie było takie, że sygnalizujemy społeczeństwu rosyjskiemu, działaniami wobec Ukrainy zajmują się profesjonaliści. To jest zadanie, które będzie wykonane. W zasadzie wy nie musicie się tym martwić. Oczywiście powinniście jakby popierać, solidarni być politycznie z naszymi chłopcami, z naszymi siłami zbrojnymi, ale tak naprawdę jakby nie musicie się tym martwić, to bezpośrednio was nie dotyczy. No, mobilizacja naprawdę
oznacza, że no, olbrzymia grupa, potencjalnie wiele milionów Rosjan jest bezpośrednio zagrożone poborem, przymusowym poborem do sił zbrojnych i wysłaniem w rejon konfliktu. On the 23rd of September, a referendum begins in the occupied territories about whether they should join Russia. From the outset, there could be no illusions about the result. The OSW team wrote that the fraudulent character of the plebiscite is also confirmed by the fact that the organizers had no voter registers prepared, nor data on how many inhabitants remained in the temporarily occupied territories. The occupation authorities declared the referendums to be valid as early as the second day, as allegedly more than 50% of those eligible had participated. Polling stations are opened in Russian territory. The results alleged that almost 100% of those who voted in all of those oblasts wished to join Russia. To była operacja kierowana przez FSB i pokazująca, że pomimo upływu lat i przygotowywania się, jak rozumiem, służb rosyjskich do okupacji czy aneksji części Ukrainy, ona nie była dobrze przygotowana. Jak się okazało, nawet na zajętym przez Rosjan terytorium nie można było znaleźć odpowiedniej ilości kolaborantów, którzy mogliby to zrobić. Widać było, że społeczeństwo nie dało się zastraszyć, a jeśli nawet, to nie popiera żadnych idei związanych z planami politycznymi Kremla, czy mówiąc górnolotnie, ze zjednoczeniem z Rosją. Rosjanie próbowali przez wiele miesięcy robić fikcję takich separatystycznych republik, ale to zupełnie im się nie udawało. I w końcu jesienią Putin podejmuje decyzję o aneksji obwodu zaporowskiego i obwodu chersońskiego w granicach administracyjnych, czyli anektował te terytoria Ukrainy wraz z armią ukraińską, która tam walczyła. Ale to też pokazały aspiracje Kremla, który no, chce przesuwać granice. On chce symbolicznie przesunąć granice Rosji. Zaczęto drukować natychmiast mapy, mimo że nie kontrolowali tych terytoriów. Ale formalnie to są terytoria rosyjskie już okupowane przez siły ukraińskie. To jest pewna paranoja kremlowska, ale też pokazująca, że ambicje Kremla są związane z rozbiorem Ukrainy, przyłączeniem po prostu kolejnych terytoriów do Rosji. Pod pozorem oczywiście jakiejś łączenia narodów podzielonych, jest cała toczka do tego ideologiczna, zupełnie niewiarygodna, to nie był sukces rosyjski, dlatego że oczywiście pokazuje aspiracje polityczne, ale w wymiarze takim realnym, to chcę przypomnieć, że tuż po aneksji tych terytoriów armia rosyjska opuszcza Cherson ze względów wojskowych, no to chcieli uniknąć dalszych ciężkich strat i właściwie tuż po dekrecie Putina aneksyjnym armia oddaje jeszcze duże miasto, które zajęto na początku wojny. This formal annexation enters into law a few days after voting closes. There were several reasons for Putin to take this decision. Po pierwsze, jak się wydaje, to miało zademonstrować, że operacja zakończyła się przynajmniej częściowym sukcesem. No bo co to oznacza? To oznacza, że Rosja się poszerza, jej granice się zmieniają. Tereny, które Rosjanie, jakby propaganda rosyjska deklaruje jako tradycyjnie, historycznie należące do Rosji powracają. Czyli fiasko zamienia się w ograniczone zwycięstwo. Czyli mimo, że no, te cele dosyć niejasne, polityczne, ale de facto opanowanie całej Ukrainy już staje się czymś nierealnym, ale Rosjanie otrzymują erzac pewien, zamiennik w postaci tego, że tak jak wcześniej Krym był tym sukcesem geopolitycznym, tak mamy kolejny sukces geopolityczny, bo cztery nowe regiony, cztery nowe obwody pojawiają się w rosyjskich granicach, więc można trochę przykryć, czy Kreml próbował to robić, przykryć to fiasko polityczne i wojskowe tej operacji. To jest pierwsza ważna rzecz. Ale też kolejna sprawa to jest stworzenie pretekstu i stworzenie narzędzia do odstraszania.
Bo o co chodziło? O wysłanie sygnału politycznego i to nie tylko i nie tyle przede wszystkim stronie ukraińskiej, która jakby zupełnie się tym nie przejmowała, ale stronie zachodniej. To był sygnał, uważajcie, to jest, my uważamy te terytoria za nasze. To jest terytorium, integralna część Federacji Rosyjskiej. W związku z tym uznajemy, że w tym de facto, że wojna się toczy na terytorium Federacji Rosyjskiej. Że Ukraina atakuje terytorium Rosji. Co to oznacza? To oznacza, że Rosja może się bronić wszelkimi sposobami. I to Putin publicznie powiedział. Wszelkimi sposobami. Co to oznacza? To oznacza, że na końcu jest potencjalna eskalacja z użyciem broni jądrowej. Taki był sygnał ze strony Moskwy. Sygnał był, można to sprowadzić do pewnego przekazu, adresowanego przede wszystkim wobec Stanów Zjednoczonych i kluczowych państw zachodnich. Jeżeli będziecie pomagać dalej Ukraińcom wojskowo i politycznie, prowadzić tę wojnę przeciwko nam, to w sytuacji, kiedy ona się toczy już na naszym terytorium, my jesteśmy potencjalnie gotowi użyć wszelkich środków do obrony naszego terytorium, łącznie z użyciem broni jądrowej, więc zastanówcie się trzy razy, zanim będziecie kontynuować to wsparcie dla Ukrainy. On the 8th of October, the Ukrainians successfully strike the Crimean Bridge, a symbol of the link between Crimea and Russia, and also an important transportation route for the Russian army in the south of Ukraine. Uszkodzenie mostu krymskiego było dla Ukraińców bardzo istotne. Trzeba pamiętać o tym, że to była kolejna serii incydentów na terytorium zajętym przez władze rosyjskie i kontrolowanym przez wojska rosyjskie. Więc to oczywiście, no to się spotkało z gigantyczną euforią w ukraińskich mediach i społecznościowych, i tradycyjnych. Ukraińscy politycy tak naprawdę mrugali okiem do społeczeństwa, mówiąc, że to może my, a może nie my. Natomiast ogólny nastrój był taki, że Ukraina no, potężnie odgryzła się Rosji, atakując tak naprawdę no, w symbol pierwszej agresji w 2014 roku i aneksji Krymu. The Russian response was swift. 2 days later, the first large-scale missile attack was launched against critical infrastructure, mainly energy facilities. Since then, there have been repeated attacks on Ukrainian infrastructure. These are followed by temporary power cuts in various parts of the country. Jaki jest cel rosyjski w tej wojnie? To jest to, żeby jak największym stopniu zniszczyć Ukrainę. Jak największym stopniu utrudnić życie ludziom. Tutaj przez ostatnie kilka miesięcy Ukraina cały czas jakoś wychodzi z tego, nie powiem, że zwycięsko, ale daje sobie radę. Nie doszło do totalnego blackoutu. System energetyczny jest nadal w jakiś sposób utrzymywany, podtrzymywany i państwo funkcjonuje. Nie ma jakiejś klęski humanitarnej, którą wieszczono. However, Russia has not stopped its attempts to cause one. On the 11th of November, Ukrainian forces enter Kherson. The Russian troops had already withdrawn. Zapowiedziane, przygotowane, co przyznali nawet dowódcy ukraińscy, przeprowadzone, no to jak na Rosjan nawet, no koncertowo po prostu. Ukraińcy nie byli w stanie przeciwdziałać wycofaniu jednostek rosyjskich. Właściwie mogli, czy gdyby mieli możliwości, właściwie powinni ich w tym nie przeutopić w trakcie wycofywania. Natomiast Rosjanie jednak przeprowadzili to tak, że praktycznie bez strat nastąpiło wycofanie jednostek. Oddali Kherson, oczywiście kolejny blamaż. For the Russians though, it was a necessary move. On the 15th of November in Bali, the G20 summit is held. President Putin declares he will attend, but finally fails to do so. Xi Jinping, though, does attend. This leads to an interesting diplomatic game between him and the representatives of the Western states. Przez te poprzednie kilka miesięcy
Zachód w dużej mierze przejrzał tę chińską grę. Większość zachodnich liderów wskazywała na to, że Chińczycy nie przerywają współpracy ekonomicznej z Rosją, że wspierają ją propagandowo, wspólnie z Rosjanami atakują Zachód, nie tylko w naszych zachodnich mediach, ale przede wszystkim na globalnym południu, gdzie ta chińska narracja o kolejnej imperialistycznej wojnie Stanów Zjednoczonych, tym razem na Ukrainie, ona tam była bardzo nasilona w tych miesiącach. To wszystko sprawiło, że Chińczycy w jakiś sposób tracili w kontaktach dyplomatycznych, a z wielu powodów Xi Jinpingowi zależało wówczas, koniec 2021 roku, szczyt COVID-u w Chinach, izolacja dyplomatyczna, w którą Chińczycy zaczęli wpadać, Xi Jinpingowi zależało na w jakiś sposób przełamaniu tego. I gra, którą Chińczycy rozpoczęli, myślę, ze sporym sukcesem, to próba handlowania swoim wpływem na Rosję. Czy Chińczycy go mają, czy Chińczycy byliby w stanie powstrzymać Putina przed decyzją o wojnie atomowej, to jest kwestia zupełnie dyskusyjna. Ale na poziomie dyplomatycznym w ten sposób Chińczycy to rozegrali. To znaczy spotkali się najpierw przed Bali z Scholzem w Pekinie, potem Xi Jinping spotkał się z Bidenem, z Macronem, z Meloni i wszystkim powtarzał: sprzeciwiamy się eskalacji atomowej. Co wszyscy europejscy liderzy odczytali jako Chiny mówiące: mamy dobre relacje z Rosją, na wielu obszarach ich popieramy, nie mamy zamiaru się odcinać, no ale w kwestii atomu mówimy nie. Dając pewną iluzję, moim zdaniem, Zachodowi, co do tego, że Chińczycy mogą w jakiś sposób tą Rosją sterować i że można z nimi ustalać, co ta Rosja będzie robić. Recent weeks have brought positional combat taking place in a relatively small area. Russia has had minor successes, for example by capturing Soledar, and has launched further missile attacks. Ukraine is still calling for further military assistance from the West. Recently, this has resulted in the decision to send combat vehicles and tanks. A further Russian offensive is expected, perhaps not long after this video is published. 1 year on from the invasion, one thing is certain. Ukraine will continue to defend itself. Mam wrażenie, że opór ukraiński nie słabnie, pomimo tego, że gospodarka Ukrainy jest zrujnowana, że infrastruktura Ukrainy jest zrujnowana, że społeczeństwo jest wykończone, że mamy zimę i te braki w prądzie, braki w ogrzewaniu są naprawdę dotkliwe. I to tak naprawdę jest ten ukraiński fundament oporu, który sprawia, że jakiekolwiek negocjacje z Rosją są wykluczone. Zresztą z punktu widzenia rosyjskiego tak samo. Negocjacje są wykluczone od wielu, wielu miesięcy. To jeszcze było latem i jesienią ubiegłego roku. No, mówiło się o tym, że być może są możliwe negocjacje bezpośrednio pomiędzy Putinem i Zełenskim. Natomiast no, Putin to absolutnie odrzucał, a potem zaczął to odrzucać Zełenski i wręcz jest to potwierdzone w ukraińskim prawie, że negocjacje z Putinem jako nim osobiście są niemożliwe. Zełenski wyszedł z inicjatywą tak zwanego 10-punktowego planu pokojowego. Natomiast jest to plan, który tak naprawdę oznacza kapitulację Rosji. Jest to odpowiedź na rosyjskie tak zwane plany pokojowe, które tak samo de facto oznaczają kapitulację drugiej strony. Obie strony mają nadzieję na to, że rozstrzygną sprawę na polu walki i dopóki na polu walki jest sytuacja taka, jaka jest, że jest to tak naprawdę pat i żadna strona nie uzyskała tak dużej przewagi albo nie osłabła tak bardzo, żeby była skłonna do jakichkolwiek kompromisów. Więc po roku wojny mamy tak naprawdę sytuację taką, jaką mamy przez wszystkie miesiące tej wojny, że jakiekolwiek negocjacje są niemożliwe. The strength of Ukraine's resistance continues to confound the expectations of the Russians. Działa zupełnie inny mechanizm niż Rosjanie jakby sobie zakładali, bo Rosjanie zakładali, że
że Ukraińcy po prostu będą tak zmęczeni i tak zdesperowani w związku z tą tragedią, jaka ich dotyka, że zaczną szukać pokoju, zaczną tak naprawdę myśleć, że nie warto, to wszystko nie jest warte tych cierpień i że konieczne jest jednak szukanie chociażby pewnego czasowego porozumienia z Rosją. A tymczasem dzieje się coś odwrotnego. Wzmacnia się nienawiść do Rosji, wzmacnia się wola oporu, wzmacnia się, następuje przyspieszony proces derusyfikacji Ukrainy i bardzo silny wzrost nastrojów antyrosyjskich na Ukrainie. I to jest ten efekt. Im bardziej brutalna ta wojna jest ze strony Rosji, tym większa nienawiść i większa determinacja jakby po stronie ukraińskiej. Ale kluczowy jest ten kolejny element, czyli Zachód, tak? Jedność, relatywna jedność tego Zachodu, jej utrzymanie. Wszyscy widzimy, że no, są różne głosy w państwach zachodnich. Jest część polityków, część państw członkowskich, które są bardziej ostrożne, czy wręcz sceptyczne wobec zwiększania pomocy Ukrainie, czy to wojskowej, czy to finansowej. Rosjanie liczą na to zmęczenie. Pytanie właśnie, czy ono będzie następować, czy społeczeństwa państw zachodnich będą zmęczone tym konfliktem, kosztami, które się również z nimi wiążą pośrednio, mimo że tak zwany kryzys energetyczny, wzrost cen, inflacja nie tylko są spowodowane wojną, są spowodowane wieloma również innymi czynnikami zewnętrznymi, ale w potocznej świadomości wielu ludzi to ma ścisły związek z tą wojną i w związku z tym powstaje pytanie, na ile ta odporność po stronie zachodniej będzie ciągle wysoka. To poparcie dla wsparcia dla Ukrainy, no widzimy, że badania nastrojów opinii publicznej ciągle wskazują, że to poparcie jest wysokie, no ale powstaje oczywiście pytanie o jak to będzie wyglądało po kolejnych kilkunastu miesiącach. Jeżeli teraz nie zwiększymy tego wsparcia, to ryzyko, że Rosjanom uda się jednak przesunąć na ich korzyść linię frontu i stopniowo kruszyć ten opór po stronie ukraińskiej, stanie się bardziej realne. Więc to w dużej mierze jakby rzeczą, która jest, o której najmniej się warto martwić w tym momencie, to jest wola oporu ze strony Ukrainy. Największy znak zapytania i potencjalne ryzyko to jest wola tak naprawdę świadomość strategicznego wymiaru tego konfliktu po stronie zachodniej. Czy Zachód, czy elity państw zachodnich, czy społeczeństwa państw zachodnich mają świadomość stawki tego konfliktu? Tego i to jest, myślę, bardzo ważne tutaj, że to nie jest lokalny konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą, którego stawką jest jakieś tam terytorium, czy jakaś kwestia chociażby warunków relacji ukraińsko-rosyjskich, ale że chodzi o to, że to jest strategiczny konflikt pomiędzy Rosją a Zachodem. I jeżeli Rosji uda się realizacja chociażby częściowa swoich planów wobec Ukrainy, to tak naprawdę zwiększy się jej skłonność, jej pokusa, żeby iść dalej, żeby realizować kolejne elementy swojego ultimatum grudniowego i żeby realizować kolejne cele polityczne na szkodę państw nie tylko Europy Środkowej, ale na szkodę całego Zachodu. Rzucać wyzwanie i prowadzić do erozji struktur bezpieczeństwa, struktur politycznych Zachodu, rzucać wyzwanie także przywództwu amerykańskiemu w skali globalnej, i tak naprawdę zmieniać status quo i w Europie, i też w skali globalnej na naszą niekorzyść, bo to jest stawka w tym konflikcie. Ta wojna jest wojną niezakończoną, ona trwa i też trudno jest w tym momencie powiedzieć, kto na pewno tą wojnę wygra. Ja bym pokusił się o opinię, której zresztą jestem jakoś tam wierny od samego początku tej wojny. Uważam, że ona się skończy w końcu przegraną rosyjską i wygraną ukraińską. Pytanie jest natomiast, jakie będą koszty tej wygranej ukraińskiej. One są już ogromne, to widzimy, zarówno jeśli chodzi o życie ludzkie i żołnierzy, i cywilów ukraińskich, jak i zniszczenia materialne. Natomiast Ukraińcy są znacznie bardziej zdeterminowani, zdają sprawę z tego, że to jest dla nich wojna o bycie albo niebycie
suwerennego państwa ukraińskiego i też że egzystencji sporej części narodu. Więc to im każe bronić się i myślę, że będą się bronić do skutku. Na to z kolei się nakłada pytanie o stopień determinacji Putina i jego reżimu. Bo ile propaganda rosyjska próbuje przekonywać własne społeczeństwo, że w gruncie rzeczy to jest dla Rosji wojna obronna, taka jest narracja sączona do rosyjskich głów od wielu już miesięcy, że to Rosja się nie jest agresorem, tylko Rosja się de facto broni, ale broni się reżim Putina, bo to dla reżimu Putina, który popełnił ten karygodny błąd związany z pójściem na wojnę, której jak widać Rosja nie jest w stanie wygrać, mimo tego, że część przecież ukraińskich ziem cały czas okupuje, to Putin sobie zdaje sprawę, że potencjalna przegrana w tej wojnie może go kosztować życie jego reżimu, ale także jego życie fizyczne w tym najgorszym dla niego scenariuszu. Więc to w pewnym sensie jest także dla niego wojna egzystencjalna dla reżimu putinowskiego. Nie dla samej Rosji, ale dla reżimu putinowskiego. Więc to mi połączenie jednego postawy ukraińskiej z postawą reżimu kremlowskiego każe mi uważać, że ta wojna niestety cały czas będzie długa, bo widzimy, że Ukraińcy są zdeterminowani, aby się bronić, a Rosjanie cały czas mają nadzieję na sukces tej wojnie. Nawet jeśli tą linię frontu będą w stanie przesuwać o jakiś odcinek jeszcze w kolejnych tygodniach czy miesiącach, to wydaje mi się, że to będzie jednak tylko kwestia czasu, kiedy połączone wsparcie zachodnie oby zostało utrzymane na dużą skalę z ukraińskim przekonaniem, że to jest dla nich wojna o wszystko, doprowadzi w ostatecznym rachunku do zwycięstwa Ukrainy.